Halo, dzień dobry, a może dobry wieczór, w zależności kto o jakiej porze mnie ogląda. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale z gry Spellforce 3, a konkretnie z jej zamkniętych beta testów, do których wczoraj wyszła nowa aktualizacja dodająca do testów nową rasę orków, których postaram się wam zademonstrować na przestrzeni trwania tego epizodu. Tak więc pamiętajcie o skomentowaniu i ocenie tego odcinka, no i standardowo, jeżeli macie jakiekolwiek pytania związane z betą, czy też samą grą, no to pytajcie w komentarzach, a ja postaram się na te pytania jakoś odpowiedzieć, czy to za sprawą livestreama, czy też za sprawą po prostu komentarzy, na które będę odpisywał, być może. Tak czy siak, ja już otrzymuję rozgrywkę, no i tutaj warto nadmienić, że gram na bota na poziomie normalnym, gdyż wydaje mi się, że na potrzeby tego materiału nie opłaca się włączać botów na wyższych poziomach, gdyż wtedy musiałbym się zbyt spinać i nie mógłbym wam wytłumaczyć, cóż takiego tutaj robię, a gra wbrew pozorom nie jest tak prosta, jak mogłoby się wydawać. Zaczynam od zbudowania dwóch chat Drwala. Z tego, co udało mi się już pograć ze Spellforce'a, wynika, że na samym początku drewno jest najważniejszym surowcem. To dzięki właśnie temu surowcowi stawiamy wszystkie budowle, nawet jako orkowie. Swoją drogą, z tego co zauważyłem, nie ma w ogóle żadnej różnicy w budowlach. W sensie, wszystkie budowle orków kosztują dokładnie tyle samo, co u ludzi. Być może jest to celowy zabieg, być może zostało to tak uproszczone na cele bety, nie wiem. W sumie i tak nie ma to najmniejszego znaczenia. Grunt powiedzieć, że i tak budujemy na starcie w zasadzie to samo, czyli dwie chaty Drwala i najlepiej jeszcze Hunting Cabin. Dlaczego Hunting Cabin? Dlatego, że Hunting Cabin daje nam żywność, za którą będziemy mogli sobie rekrutować jednostki. Do jednostek jeszcze przejdziemy, ale poza Hunting Cabin warto także, moim zdaniem, zainwestować w Fishing Cabin, czyli w chatę rybaka. Na tej mapie, mapie pojedynkowej 1 na 1, przepraszam, mamy dostęp do ryb, tak więc warto je łowić, gdyż żywność na początku przynajmniej jest bardzo, ale to bardzo ważna. Boty lubią nas raszować, w szczególności na wyższych poziomach trudności, a my potrzebujemy jakiejkolwiek armii, by się przed tym atakiem wybronić. Pamiętajmy też, że na potrzeby bety rasa ludzi została wyłączona, gdyż teraz twórcy chcą, byśmy potestowali sobie rozgrywki ork versus ork i dlatego też mój przeciwnik komputerowy również jest orkiem i może mnie bardzo, ale to bardzo szybko zaatakować za sprawą jednostki, którą tutaj posiada. Jeżeli pamiętacie mój poprzedni materiał, to pewnie pamiętacie również, że ludzie mieli tutaj na start w swoim town centerze dwie jednostki do zrekrutowania. Jedną byli rekruci, zaś drugą byli pillagersi, którzy byli bardzo dobrzy w niszczeniu wrogich budynków. Tutaj orkowie mają to nieco inaczej. Mają tutaj goblin tagów, którzy są słabsi. Oni są słabsi od tych rekrutów, tak mi się przynajmniej wydaje. Kosztują 4 populacji i 4 fooda, ale no wychodzi ich, z tego co pamiętam, więcej. Oni są dobrzy w masie i druga jednostka, która tutaj została dodana, to jest Ork Work Rider, czyli już na starcie możemy robić podstawową jednostkę kawalerii, która nie jest jakoś może mega silna w zwalczaniu budynków, ale jest dobra przeciwko właśnie piechocie, tak więc bardzo, ale to bardzo szybko możemy zraszować naszego przeciwnika. Też tutaj ciekawostka, jak zauważyliście zapewne w przeciwieństwie do Spellforce'a jedynki, tutaj mamy bohaterów rasy takiej, jaką rasą gramy. Czyli w Spellforce'ie jedynce było tak, że nieważne jaką rasę wybraliśmy, i tak mieliśmy rasę człowieka, jeżeli chodzi o bohatera. Tutaj, jeżeli chodzi o rasę naszych bohaterów, no to są one takie same jak rasa, którą wybraliśmy, czyli mam tutaj paladyna rasy orków. Jeżeli ktoś powie, że no ale paladyn rasy orków to w ogóle nie pasuje, paladyn ork, no w tym uniwersum akurat to ma ręce i nogi jeszcze, więc tutaj nie ma do czego się zbytnio przyczepić. Dobra, kolejna sprawa. Ja wybrałem sobie akurat paladyna, głównie dlatego, że paladyn ma jedną naprawdę bardzo fajną umiejętność. Chodzi mi o aury. On może sobie wziąć tutaj taką aurę, która będzie zwiększać armor okolicznych jednostek. I to jest naprawdę bardzo fajna umiejętność i dlatego też bardzo lubię rekrutować paladyna. Inną taką jednostką, a czyli innym bohaterem, który jest również użyteczny według mnie, jest chociażby elementalista, który ma kulę ognia, która naprawdę, ale naprawdę ogromne obrażenia na danym terenie zadaje. Tak czy siak, ja na razie ruszę na południe tymi jednostkami, ponieważ na tej mapie mamy dwa spoty, tutaj blisko naszej pierwszej bazy, które są dość istotne. Pierwszym spotem jest ten spot, ponieważ tutaj mamy dostęp do kopalni żelaza, a jeżeli my ją przejmiemy, no to będziemy mogli robić szybsze, raczej lepsze jednostki. Jak widzicie, Work Raiderzy są naprawdę, naprawdę bardzo szybką jednostką. Wychodzą tylko i wyłącznie w ilości dwóch, ale razem z tymi tagami, czyli tymi tug, tak, nie wiem jak to się tam na język polski przetłumaczy, podejrzewam, że zbir pewnie, że tacy, to są zbirowie, bo w Spellforce'ie jedynce
Słowacie jedynce, ta jednostka podstawowa orków nazywa się właśnie Zbirem. To są swoją drogą gobliny, nie wiem czy zauważyliście, ale to nie są orkowie, tylko to są gobliny. To są goblińscy zbirzy, chyba tak to można byłoby przetłumaczyć na język polski. Tak więc wygląda na to, że rasa orków ma nie tylko jednostki orków u siebie, ale również i mniejsze, pomniejsze rasy właśnie między innymi goblinów. Ja tutaj w międzyczasie staram się zupgrade'ować moją bazę, mojego Hamleta na wyższy poziom, do Tribe Centeru, ponieważ tu też warto zobaczyć, że w przeciwieństwie do ludzi, my tutaj nie mamy Town Centeru, City Centeru i Citadeli, tylko nasza główna budowla, nasza stolica ma inną nazwę. Mamy tutaj właśnie Tribe Center oraz z tego co pamiętam chyba Clan Center, tak się nazywa ta ostateczna wersja tej budowli. Jednakże nim będziemy mogli tutaj cokolwiek zrobić, potrzebujemy jeszcze jednej rzeczy. Potrzebujemy stan katera. Zobaczcie, że budynki orków są o wiele mniejsze niż budynki ludzi. I nie jestem pewien, czy to jest wina tego właśnie, że gramy orkami, czy też wina tego, że wyszła aktualizacja, która jakoś chyba te budynki pomniejszyła, bo coś czytałem w aktualizacji, że teraz budowanie na tej mapie przynajmniej jest łatwiejsze, gdyż budynki są mniejsze. I nie wiem, czy rzeczywiście u ludzi również pomniejszyli wielkości tych budynków, czy po prostu to orkowie mają te budynki mniejsze i dlatego wygodniej się je stawia. Też podoba mi się bardzo design tych budynków. Widać, że to jest taka, wiecie, prymitywna rasa, że są jakieś klany, które się zjednoczyły i to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo fajne. Dobra, muszę tutaj kilku tych chłopków zabrać z Hamletu i wysłać ich do stan katerów. Wyślę ich wszystkich do jednego stan katera. Już zbudowałem kolejnego, ale tylko i wyłącznie dlatego, że on mi się przyda później. Im szybciej będziemy mieli dwie chaty tych właśnie ceglarzy, tak? Czy tam no, kamieniarze, chyba tak to można tłumaczyć, chata kamieniarza, tym lepiej, ponieważ cegły będą bardzo, ale to bardzo potrzebne na późniejszych etapach rozgrywki, gdyż jednostki orków naprawdę bardzo wiele tych cegieł potrzebują, by być zrekrutowane w koszarach, o czym zresztą się przekonacie. Tak więc, odebieram tutaj troszeczkę tych drwali od woodcutterów, ponieważ ja na razie nie potrzebuję tych woodcutterów, nie potrzebuję aż tyle drewna, nie potrzebuję dwóch chat drewna, które będą tutaj funkcjonować, raczej dwóch chat drwali. I wysyłam ich do stan katerów, by tutaj funkcjonowali. Ponadto byłoby miło ten scouting post upgrade'ować na wyższy poziom, ale zanim to zrobię, ruszę moimi jednostkami jeszcze na północ i przejmę ten drugi posterunek, bo tutaj również mamy kopalnię złota, znaczy, przepraszam, kopalnię żelaza, która bardzo nam się przyda. Tak więc wysyłam moje jednostki już tam, żeby walczyły i zobaczymy, jak to tam się potoczy. Nasza żywność jest jakkolwiek wydobywana. Też ciekawostka. Ja przy okazji tego poprzedniego materiału z bety o tym nie wspominałem, ale wygląda na to, że musimy mieć tutaj zawsze jakieś jednostki załadowane w tej naszej głównej budynku, w tym naszym głównym budynku, ponieważ ci kolesie to są henchmeni, którzy zajmują się nie tylko, że budową poszczególnych budynków, to jeszcze są tragarzami. Oni są po prostu... O Jezu, tutaj widzę, ginie. Zasakujmy tych bandytów. Oni są tragarzami. Jeżeli nie mamy żadnej jednostki dodanej właśnie do tego naszego głównego town centera, jeżeli nie mamy żadnej jednostki, która jest tutaj przypisana, no to nie ma komu dźwigać tych wszystkich rzeczy. A jak to działa? Zauważcie, że nad każdym budynkiem mamy napisane, ile on ma w sobie surowców. Na przykład tutaj, w tym momencie, są zmagazynowane dwie deski. Maksymalnie może być tutaj 10 desek. No i w momencie, gdy ten tragarz pójdzie z tego Hamletu tutaj i przyniesie te deski stąd tutaj, to dopiero wtedy my te deski mamy. To, że ta żywność znajduje się w tym hunting kabinie, wcale nie oznacza, że ta żywność posiadam już. Nie, ja tej żywności jeszcze nie mam. Ja ją będę miał dopiero, gdy ona zostanie przeeskortowana do mojego głównego budynku. Potem stamtąd, jeżeli będzie potrzebna do budowy czegoś, będzie eskortowana dalej. Na przykład, gdy będę tutaj rozwijał mój posterunek, czy coś takiego, no to wyjedzie karawana, która te surowce dostarczy. Ów karawanę można zaatakować, jeżeli jest ona wrogą karawaną. Jeżeli jest to karawana naszego wroga, to możemy ją zaatakować i zyskać tym samym troszeczkę złota, ponieważ z karawan dropi złoto, które bardzo się przydaje na późniejszych etapach rozgrywki, gdyż dzięki temu możemy upgrade'ować naszych bohaterów. W sensie możemy kupować im lepszy sprzęt, a lepszy sprzęt jest zawsze mile widziany. Skoro mowa już o lepszym sprzęcie, to też wypadałoby moim zdaniem zainwestować w więcej Wargriderów, bo bot lada chwila może nas zaatakować i pomimo iż gram na normalnym poziomie trudności, to i tak zmasakrowanie go może być nieco trudne. Okej, mam już Tribe Center, kolejną fazą jest Clan Center, a na razie nie będę w to inwestował. Zamiast tego właduję troszeczkę ludzi tutaj w Woodcuttera, tak mi się wydaje, że to nie jest głupi pomysł. Rozwinę sobie także tutaj ten scouting post do Frontier Postu, bo chyba jestem w stanie już to zrobić. Wydaje mi się, że te surowce będą już wydobywane z taką prędkością, że jesteśmy w stanie tutaj to zrobić. Zbuduję także sobie z tieru drugiego Iron Mines. Iron Mines, czyli po prostu kopalnie żelaza. Jedną kopalnię żelaza, chociaż może bym zmieścił tutaj dwie kopalnie, jakby się tak zastanowić. Oho, zostałem zaatakowany przez jednostki wroga. Jak mówiłem, on lubi raszować, ten bot lubi raszować, ale spokojnie. Spokojnie. Ta baza na południu jest taką bazą bardzo narażoną na ataki, bo to jesteśmy zaraz obok naszego przeciwnika. Niestety boli mnie fakt, że najprawdopodobniej stracę tę bazę przez to, że on tutaj tak szybko przybiegł, więc w międzyczasie tutaj również rozwiniemy sobie ten scouting post na Frontier Post. Dlaczego? Ponieważ dzięki temu będę miał tutaj więcej henchmenów, których będę mógł rozdysponować do wydobywania właśnie żelaza. Potrzebujemy tutaj Iron Smeltery, czyli tutaj budynków
które będą budynka, przepraszam, budynku, który będzie przetapiał nam żelazo, potrzebujemy Iron Minesa, nawet dwóch Iron Minesów, tak mi się wydaje, że to będzie taki posterunek, który będzie, będzie przeznaczony tylko i wyłącznie do wydobywania żelaza. Halo, halo, co tutaj się dzieje? Widzę, że zmasakrowaliśmy kilka jednostek wroga. Tutaj można byłoby przejąć ten posterunek, dzięki czemu miałbym połączenie z Godstone'em i mógłbym bardzo szybko transferować moje jednostki. To nie jest głupi pomysł, więc w sumie dajcie mi mojego bohatera i chodźmy przejąć ten posterunek. Pamiętajmy także, że upgradowanie posterunków oraz nie tylko upgradowanie, ale także zdobywanie nowych posterunków daje nam większy limit populacji. Im wyższo poziomowe mamy te posterunki i im więcej tych posterunków mamy, tym więcej populacji możemy mieć maksymalnej i tym większą armię możemy sobie zrekrutować, gdyż henchmeni nas w ogóle nie kosztują populacji. Populacje kosztuje nam tylko i wyłącznie, matko, co to chciałem powiedzieć? Armia, o właśnie tak. Dobra, Iron Smeltery się przyda, niech ona tutaj powstanie gdzieś na uboczu, oni tutaj będą to nosić i może jeszcze jednego Iron Minesa tutaj wepchnął? Nie wepchnę, tutaj się drugi Iron Mines już nie zmieści. Jak widzicie, bardzo ważne jest dobre rozdysponowanie tymi naszymi budynkami, dobre ich stawianie, ponieważ jeżeli źle je postawimy, no to potem nie będziemy miejsca na nic tak naprawdę. Niegłupim pomysłem w sumie byłoby także, tutaj zbudujemy sobie ten posterunek, byłoby zainwestowanie w wieżyczki obronne. Tutaj wieżyczka obronna bardzo by się przydała. To właśnie, że te watchtowery wyglądają tak samo jak w Spellforce 1 i to jest piękne. To jest piękne, że mamy takie nawiązanie do klasyki gatunku, że mamy nawiązanie do po prostu korzeni. Z tego co widzę z tych goblinów, których zabiłem, coś tutaj dropło, ale na razie to ja tego nie podniosę, bo ja tam widzę już armię, która się czai, która się czyha na mnie, na moje życie, więc wysyłam kolejne jednostki na południe i zbuduję w międzyczasie tej baraki z tieru pierwszego, by móc później rekrutować lepsze jednostki. W barakach, jak już to wspomniałem, rekrutujmy lepsze, wyższo poziomowe jednostki, które przydadzą mi się do zmasakrowania mojego wroga, ponieważ na tych pierwszopoziomowych raczej niewiele tutaj zdziałam. Okej, mogę połączyć mojego Godstone'a z moją główną bazą. Przy okazji też zrekrutuję sobie nowego bohatera i będzie to Elementalista. Elementalista jest fajny, ponieważ on ma potężne ataki obszarowe. Potężne ataki obszarowe, które naprawdę mogą się w przyszłości przydać. Dobrym bohaterem też, takiego, którego bardzo lubię, jest Dark Mage. Dark Mage potrafi wskrzeszać, Black Mage, przepraszam, on potrafi wskrzeszać jednostki po prostu, czyli nie wskrzeszać jednostki, tylko potrafi tworzyć zombie z tych poległych jednostek. I to jest też naprawdę bardzo fajna umiejętność. Zbuduję tutaj jeszcze jednego Watchtowera, im więcej Watchtowerów zbudujemy, tym lepiej. I zmasakruję mu przy okazji tę bazę. Ta baza to jest coś, co nie powinno istnieć. Wydaje mi się, że ona tutaj nie powinna mieć miejsca. Im szybciej wypchniemy go z tych ruin, tym lepiej. Tylko, że bardzo łatwo idzie stracić tę naszą bazę. Czyli te nasze jednostki w jego bazie, gdyż mimo wszystko on ma tutaj dość pokaźną siłę ognia i ma naprawdę spory ten outpost. Właśnie, że ten outpost również w nas strzela, więc ja bym się stąd jeszcze wycofał. Stąd lepiej się wycofać. Mam już po prawdzie bohatera zrekrutowanego, ale nie warto tracić tych jednostek, bo ten bot może nam w każdej chwili zrobić naprawdę dużą armię. Zresztą ma to jeszcze Watchtowera, który w nas napierdziela, więc nie warto tam się wbijać na razie. Na razie tutaj sobie pobudujmy, co możemy pobudować, no i zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Iron Smeltery powoli tutaj powstaje. Na północy chyba już zbudowaliśmy, co chcieliśmy zbudować. Otóż to, więc rozdysponujmy tutaj może jeszcze naszych kopaczy do poszczególnych miejsc. No i będzie dobrze. Ja bym to jeszcze zupgrade'ował do outpostu, żeby mieć pewność, że tam się nic nie stanie. Niegłym pomysłem byłoby wysłać naszego bohatera, przynajmniej jednego z nich, tutaj w prawo, żeby znalazł kolejnego outposta, kolejny posterunek, przejął go, no i dzięki temu będziemy mogli tam zacząć wydobywać drewno, bo jak widzicie, mam znów problem z drewnem, mam za mało desek, drewno mi się kończy, a pomimo tego już powiedziałem dwie chaty drwala i tak tego drewna mam zbyt mało. Mógłbym zupgrade'ować sobie szybkość zdobywania tego drewna, ale na razie potrzebuję ogromnych ilości wszystkiego tak naprawdę, ogromnych ilości drewna, kamienia i tak dalej. Więc wypadałoby chyba zbudować kolejną chatę drwala. Znaczy nie upgrade'uję tego na razie, bo nie mogę sobie poświęcić tych surowców na upgrade wyższego, szybszego zdobywania tego drewna, gdyż, no, jak już mówiłem, potrzebuję o wiele więcej innych budynków, które muszą zostać ukończone. Przede wszystkim muszę zacząć produkcję żelaza, co widzę już się stało. Właśnie, że karawany wyglądają inaczej w zależności od tego, jaką rasą gramy. U ludzi mieliśmy zwyczajnego konia, który ciągnął nam jakieś tam towary. Tutaj zaś mamy do czynienia z jakimś wołem, który ciągnie pokryty dobrami wóz, z tego co widzę, jakoś skóra tam nawet była. Nieważne, mamy trzech kolesiów, których możemy gdzieś rozdysponować, więc jednego dam tutaj. Nawet bym zbudował kolejną chatę drwala. To jest niegłupie. Kolejna chata drwala może nam uratować tyłek, naprawdę. Więc łód katerze, powstań. Im szybciej będziemy to drewno gromadzić, tym lepiej. No i w międzyczasie, jeszcze korzystając z mojego Tribe Centera, będę robił kilka jeszcze jednostek, głównie Wargriderów, bo widzę, że on tam ma samą piechotę, więc niegłupim pomysłem byłoby zrekrutowanie większej ilości Wargriderów właśnie.
to się może naprawdę opłacić. Więc róbcie, róbcie, będzie dobrze. Jak tam nasza wieża Watchtower? Jakoś tam żyje, jakoś tam żyje. Tutaj widzę, brakuje nam surowców, które moglibyśmy dostarczać do Iron Smeltery, nie mają czym przetapiać surowców, czyli z czego przetapiać surowców, więc tutaj musimy jakoś zwiększyć szybkość, z którą wydobywają to żelazo. Tylko jakby to zrobić? Tutaj problem jest taki, że ten Frontier Post musiałby się rozwinąć do outpostu. Tylko żeby go rozwinąć do outpostu, potrzebowałbym znowu i bricków, i drewna, a na razie nie mam ani jednego, ani drugiego. No dobra, niech to tam się w międzyczasie buduje. Mamy baraki, więc dzięki temu możemy zwiększyć produkcję naszych jednostek i możemy też już robić lepsze jednostki. Jeżeli chodzi o jednostki orków, no tutaj mamy Ork Fightera, który wymaga 6 populacji, ale wygląda na to, że ogólnie rzecz biorąc jednostki orków są chyba lepszymi ogólnie wojownikami wręcz, tak mi się wydaje, że oni są lepszymi wojownikami wręcz niż jednostki ludzi. Ja nie patrzyłem na statystyki poszczególnych jednostek, no bo aż tak się w te betę nie zagłębiałem, ale popatrzę sobie może w przerwie między nagrywaniami, jak to tam wygląda, gdy już odblokują podobnie rasę ludzi, ponieważ na razie na potrzeby bety zablokowali możliwość grania ludźmi i daje nam tylko i wyłącznie orków, żeby potestować właśnie rozgrywki ork na orka. Halo, halo, ja bym sobie tutaj dał punkcik w to, dziękuję. Więcej punktów w inteligencję, dziękuję, działa. Jeszcze tutaj sobie porozdaję może punkty paladynowi, bo wiem, że mogę. Dam mu punkt w Constitution, cokolwiek to jest, ale wydaje mi się, że to jest główny zasób mojego paladyna. Halo, halo, drogi elementalisto, pomocy, potrzebujemy twojej pomocy. Niegłym pomysłem byłoby walnąć kulą ognia prosto w armię wroga. Na przykład tutaj. Wal, elementalisto. Paladynie, walcz tam. Jezus, jaką on ma armię. Potrzebujemy więcej jednostek. Z baraków trzeba kogoś zrekrutować. Ja bym zrekrutował tutaj może Marudera. Maruder, on jest potężną jednostką, ale drogą. On jest drogą jednostką. Zauważcie, że jednostki tych orków kosztują także dużo cegieł. Potrzebuje dużo cegieł, żeby cokolwiek tutaj z nimi robić. Ork Mercenary się przyda, Pikeman się przyda, Ork Work Rider niech się robi, Ork Fighter niech się robi, niech oni tam wszyscy pędzą. Chociaż mógłbym ich w sumie wysłać po prostu bezpośrednio do portalu. To też nie jest głupie. Do portalu tutaj wchodźcie. W sumie. Okej, okay, Work Rider, tak, dobra. Co tu się dzieje, odpalić tutaj to. Walnij kulą ognia, szybko. Jest, patrzcie, to jest, o tym mówiłem właśnie. On ma super zaklęcia obszarowe, naprawdę super są te zaklęcia obszarowe. Właduj sobie kilka punktów w Constitution. Dobra, niech będzie. Widzę, że twoja aura jakoś tam działa. Działa, nie działa? Może niech działa. O, właśnie. Wypijemy sobie jeszcze miksturkę many. Coś tu buduje. Watchtower jakiś buduje. Coś mi się tutaj udało postawić, ale no nie za bardzo. On ma wciąż dużą armię, jak zauważyliście zapewne. Ale ja mam dużo złota dzięki temu, że on mnie tak masakruje. Znaczy, że on tutaj tak do mnie się wbija. Ja zyskuję złoto, za które będę mógł kupić potem lepszą zbroję dla mojego bohatera. Na razie jednak nie biegnijmy za nimi zbytnio, to byłoby głupie. To byłoby naprawdę głupie. Jest i Maruder. Ach, Ork Maruder. Patrzcie, jakie to jest opancerzone. Tego ludzie nie mają. Ludzie nie mają tak dobrej kawalerii na początku. Oni mają tylko skautów. To jest lekko uzbrojona kawaleria, a to jest ciężka kawaleria. To jest naprawdę regularna, ciężka kawaleria. Jeżeli chodzi o pozostałe jednostki, to mamy tutaj jeszcze Ork Mercenary. To jest jednostka zasięgowa, która rzuca włóczniami. Mamy pikemanów standardowo, mamy ork fighterów, no i to w sumie na tyle, jeżeli chodzi o baraki. Za chwilę rozwinę się na trzeci tier i pokażę wam więcej rzeczy, które tutaj możemy jeszcze robić, ale najpierw to bym chętnie powysyłał moje jednostki przez te wrota. O matko, wysyłać ich, więcej work riderów, więcej tagów. Jezusie Chrystusie, jak on mnie tutaj atakuje. Jak widzicie, no bot nie potrafi odpuścić. On nie potrafi odpuścić, a ja muszę odbudować tego outposta. Musimy go odbudować. Mamy dużo żelaza, no to jest dobre. Nie będę ukrywał, to jest dobre, to jest naprawdę dobre, ale z drugiej strony to mi się niezbyt przyda później, bo ja będę potrzebował o wiele więcej czegoś innego. Będę potrzebował Black Ashów. O, i to jest nowość, ponieważ kiedy graliśmy ludźmi, mieliśmy zasób Aria. Mieliśmy arię, którą wydobywaliśmy. Jako orkowie nie wydobywamy arii, tylko wydobywamy tak zwany Black Ash. Black Ash to jest coś, co zazwyczaj rośnie obok arii, więc w praktyce to jest dokładnie to samo, na tej samej zasadzie, ale wygląda inaczej, no i przy okazji dodaje jakiegoś takiego klimatu, takiej unikalności do tej rasy, no i takiego poczucia, że to wszystko ma ręce i nogi, że przecież taka, wiecie, prymitywna rasa orków nie korzystałaby z jakiejś tam, kurczę, arii, którą się wydobywa bardzo delikatnie z jakichś tam źródeł, że oni nie mają aż takiej technologii, żeby coś takiego robić, prawda? Halo, halo, wysyłamy tutaj naszą kulę ognia. Dobrze. Kula ognia zawsze na propsie. Czy mogę sobie tutaj coś rozwinąć? Może troszeczkę wstręt właduję moje punkciki. Brzmi niegłupio. Daj tam tutaj więcej jednostek. Jak tam jednostki, które się rekrutują? Mogę już się przetransportować? Mogę. Ten Godstone naprawdę ratuje sytuację. Dzięki temu, że tak szybko transportuję te jednostki, to mogę sobie pozwolić na ciągłą walkę na froncie. Patrzcie, ten bot w ogóle, ale to w ogóle on mnie nie odstępuje nawet na krok. Dobra, więcej kul ognia. Więcej kul ognia, wal!
Walnąłeś w głupie miejsce, cholera. Wypij potkę i jeszcze jedna kula ognia. Ja bym tak w sam środek w niego uderzył, to byłoby dobre. On ma tam marudera, cholera. Maruder to jest bardzo dobra jednostka bojowa. To jest taki typowy fighter i to mnie niepokoi. Ten maruder może nam zrobić krzywdę i to dość sporą krzywdę. Grunt, że nasz paladyn daje nam tej aury, daje nam tej odporności do naszych jednostek, więc jakoś to przeżyjemy. Ale nie zmienia to faktu, że strasznie irytujący są ci frajerzy, strasznie irytujący. Potrzebujemy więcej jednostek bojowych. Halo, może więcej maruderów, może więcej fighterów. Fighterzy są naprawdę fajną jednostką, naprawdę. I wyglądają jak w Spell Force 1, to warto nadmienić. Tribe Center, jak tam upgrade do Tribe Centeru? Niedługo będzie, dobra. Wargridery na drugą stronę. Raz. Szybko. Co wy robicie? Nie jechać tam! Tutaj bronić się! Raz, tylko nie podchodźcie pod ich budynki, bo te budynki strzelają w nas, tam są watchtowery! Cholera jasna, do tyłu! Do tyłu, dobra, spokojnie. Gdzieś tu jeszcze jest jakaś jednostka, o której zapomniałem? Nie widzę, dobra. Stoimy, bronimy się. A raczej wielkie krzywdy nam nie zrobią. Jak tam nasz ekwipunek wygląda? Ile mamy hajsu? 1000 hajsu mamy. Paladynie, weź ty tam, pojedź gdzieś, zrób coś ze swoim życiem. 16 golda, dobra, transferujemy się. Idź do kupca, zobacz co tam możesz kupić. Może się tam przydać, naprawdę nam się to może przydać. Halo, co my tutaj mamy? 1000, z czego potrzebujesz? Kon 9, dobra, mogę to kupić. Ja chcę to kupić, halo. Mogę, nie mogę? Mogę, apply, dobra. Ubierz się w to. Okej, mamy nową zbroję, idziemy walczyć. Wy, przechodzić na drugą stronę. Przechodzić. Szybko. Cholera, co wy robicie? Wróciliście? Cholera, wróciliście, ale tak lipa. Straszna lipa jest. Brakuje nam żywności. A wiecie, dlaczego brakuje nam żywności? Bo nie zbudowałem gospodarstwa. I to jest lameriada. To jest już typowa lameriada. Potrzebujemy farmy. Farma. Szybko. Farma. Jedna farma. Farmy wyglądają w sumie jak w tym. Jak w Spellforce dwójce. I to też jest miłe. Takie też nawiązanie do tej mniej lubianej części, ale jednak. Nie zapominałem o swoich korzeniach. Dobra, cofnąć się, szybko! Co wy to robicie? Przestańcie walczyć na tym froncie. Musimy zgromadzić armię. Ej. Boli fakt, że oni tak blisko mają tę swoją bazę. Bardzo boli ten fakt. Przynajmniej bohaterów mamy lepszych. Potrzebujemy gospodarstw, a to oznacza, że potrzebujemy także... No czego? No ryby się wydobywają. Ajaj. Mało żywności mamy. Może mniej stonkaterów, a więcej fisherów. Brzmi nie głupio. No jakoś dajemy radę. Rozwijamy ten nasz Tribe Center do Clan Centeru. Dobrze. Cholera, znowu idą. Cholercia, może by tutaj walnąć im kulą ognia, tylko taką zupgrade'owaną kulą ognia dla odmiany. Najpierw właduję w to. Dobra, więcej siły. Dobrze. Teraz ty. Przyjacielu. Kolego, towarzyszu, co ty robisz? Abilities, możesz coś rozwinąć? No, rozwiń sobie inteligencję szybko. Na dwa razy. Więcej kuli ognia, więcej Frost Shocku. Apply. I teraz... O, cholera, zabili go! Wycofać się! Zabili mi bohatera! Cholera! Pod wieżę, mamy tutaj wieżyczkę. Więc jest ogarnięcie. Mamy tutaj outposta, który też wali. Okej, jest good. Ja bym tutaj zbudował nie Warforge'a, tylko ja bym tutaj zbudował farmę. Bo mamy tutaj dużo henchmenów, których nie wykorzystujemy, więc ja bym tutaj zbudował farmę. Po prostu. Tak mi się wydaje, to jest niegłupi pomysł. Mogę? Zmieści się? Nie zmieści się. Cholera, jak to tam wygląda? Wybroniliśmy się, dobra. Potrzebujemy no, więcej armii, tylko że nie mamy żywności. To jest główny problem. Brak żywności obecnie. Aj, przeszukajcie, co tam jest. Co tam dropnęło? Orcyś malet. Wycofaj się. Nie ma sensu tutaj walczyć. Wycofać się. Cholera. No dobra, ten Watchtower strzela, tak lipnie strzela. Bardzo lipnie strzela. Ten elementalista by nam się bardzo przydał w tym momencie. Co tu się dzieje? Farma. Nie macie ludzi? Jak to nie macie ludzi? Tagi, tutaj, biegać. Jak tam Clan Center? Rozbudowuje się? Rozbudowuje się jakoś. Halo, jednostki? Wbijają się w nas. No tak totalnie się w nas wbijają. No ta wieżyczka nas ratuje troszeczkę, ale no nie bardzo, niewiele. Halo, Godstone, rekrutuj mi tutaj elementalistę, przydasz się. Ty, przestań tutaj tragować, rób mi tutaj żarcie, bo się też przyda. Może mniej stonkaterów i więcej do farmy. Nie ukrywam, to jest bardzo ważny outpost teraz, bo ja go tutaj bardzo dobrze rozwinąłem. Ale warto było zainwestować w lepsze, rzeczy. Warto było. Odpal sobie tutaj umiejajkę i więcej w siłę. Bij ich czym możesz, mój bohaterze. Bohaterze ty mój. Cholera, jego Black Mage przejmuje mój outpost. To niedobrze.
Ale przynajmniej go tutaj zmasakrowałem. Elementalisto, nie wiem, ja bym ci władował jeszcze jeden punkcik w to, ale nie mogę. Mam za mało ability pointów. Dobra, nie będzie willpower trochę. Będziesz miał więcej many chyba, z tego co pamiętam. Jak się wskrzesisz, to od razu idź na front. Jak to wygląda? Ja bym tutaj zbudował tę farmę. Farma. Gdzieś tu się zmieści? Błagam, niech ta farma się tak gdzieś zmieści. Cholera, nie zmieści się! Nie zmieści się! Mają za dużą farmę! Nie mogę zmienić. Dobra, tak, skoro nie farma, to zbudujcie tutaj cokolwiek innego, coś, co się przyda. Woodcutter. Więcej drewna zawsze na propsie. Dobra. Ty tutaj się zregeneruj, dzięki, odpal to. Ty, biegnij, na południe. Raz. Mamy clan center, dobrze! Jest clan center. Jest progres. Cholera jasna, tylko co nam to daje? Nic, możemy kolejnego bohatera zrekrutować. Może Black Mage'a, zawsze to więcej jednostek, a teraz mamy za mało jednostek. Może więcej tego, więcej maruderów. Trochę pikemenów, bo widziałem, że oni tam mają tego trochę. No i rekrutuj się. Halo, żyjesz tam? Gdzie jesteś? A, to jesteś tutaj. Biegnij tam, pomóż mu! Wali mu tam kulą ognia! O, pięknie. Dobra, uciekajcie, frajerzy, uciekajcie. Mamy fighterów, dobrze. Żyjemy. Wybroniliśmy bazę. Ale to za mało. Potrzebujemy. Wiecie, czego potrzebujemy? Potrzebujemy tego. Potrzebujemy tribe totemu. Czy mogę go zbudować? 10 planksów, dobra, mogę. Tribe totem. To będzie dobre. To jest coś, co mogę tutaj zainwestować. To się przyda. W tym miejscu gdzieś. Tu. Dobra, zbudujcie. Tribe Totem to jest bardzo fajna rzecz. To jest bardzo fajna rzecz do defensywy, bo to jest totem, który leczy nasze jednostki bojowe. Okej, okay, mamy Black Mage'a. Ja ładuję w Raise Dead i Warlock. Warlock, dobra. Trochę willpower, trochę inteligencji. Więcej willpowera, więcej inteligencji. Apply, pędź tam, przydasz się, idź na front, walcz z tymi frajerami. Okej, okay, drewno jest, wszystko jest. Mógłbym zwiększyć teraz niby wydobywanie drewna, jak na to patrzę. Wsadźmy, 45 planksów, ale z drugiej strony potrzebuję czegoś więcej. Ja potrzebuję... No nie mogę sobie teraz na to pozwolić. Ja potrzebuję armii, która... Gdzie jest ta armia? Armii, która przejmie mi kolejny punkt. Punkt tutaj, do Black Ashu. Bo bez Black Ashu my nie wejdziemy na wyższy poziom. On pewnie już wydobywa ten Black Ash, a Black Ash to jest taka aria. To jest potrzebne do rekrutowania tych najpotężniejszych jednostek, a bez najpotężniejszych jednostek ja tego nie wygram. Więc no, musimy tam pójść, musimy tam oczyścić wszystko i jednego bohatera tam wysłać, żeby zbudował nam to wszystko. War Mage na poziomie pierwszym, dobrze, inteligencja przyda się. I ty, drogi panie. Commanding Presence, niech będzie, apply, inwestowanie, dobrze. To jest Black Ash. Te korzenie tutaj to jest właśnie Black Ash, o którym wam mówiłem. Ty, Black Mage'u, wskrzesz tutaj kogoś. Rise Dead zrób i wskrzeszaj. Wskrzeszaj jak możesz. Ty, walcz czym możesz. Go! Ciśnij! Jep! Dobrze! Kula ognia daje radę. Jak to masz jednostki? Farma. Brakuje nam ludzi na farmie. Dobra, róbcie tam co możecie. Ty, traguj tutaj wszystko. Maruderze na południe. Strasznie droga ta jednostka marudera. Okej, zmasakrowałem mu armię, ale to nie jest wystarczające. Tych dwóch bohaterów ja wyślę na północ. Niech oni tam biegną, niech zmasakrują tutaj tych kolesi. Bo musimy tutaj zbudować bazę, która będzie wydawać Black Ash. Bez Black Ashu jesteśmy w dupie. Moim zdaniem. Biegnijcie. Raz. O Jezus Maria. Jak oni biją. Głupi berserkerzy. No dobra, jednak to są berserkerzy, no czego oczekiwałem. Nie umarli berserkerzy. Dobra, ty wskrzeszaj te umarłych, przydadzą się. Dziękuję za pomoc. Wskrzeszaj! Okej, ciśniemy ich. Jeden z was, niech tutaj zmasakuje tego łucznika, bo nam tam bije, widzę. Wy nie biegnąć tam. Możecie przejąć najwyżej tego outposta. O, mamy tutaj healing totem już zbudowany. Bardzo dobrze. Czy ten healing totem potrzebuje ludzi? Potrzebuje. To ja bym stąd zabrał jednego ziomka i dał go tutaj do healing totemu. Dzięki temu będziemy leczyć nasze jednostki. Stać niedaleko i leczyć się. O, dobrze, lecz się. Nie, uciekaj! Podwierzę! Nie ma sensu tam ginąć się za głupią sprawę. Dobra, co tu się dzieje? Przejmujcie to, ty Black Mage'u, wycofaj się. Na południe. Wypij w ogóle miksturkę uzdrawiającą, brzmi niegłupio. Trudna gra, to tylko bot normalny. To pokazuje, jak niskim poziomie się znajduje. Potrzebuję więcej marderów, tak mi się wydaje, więcej fighterów, pikemenów trochę, może mercenary. Niech się robią. Okej, okay. Tutaj buduj. Buduj to. Raz.
I tutaj zbudujemy sobie tak, Black Ash kolektora, to jest to. Tylko no musimy tutaj odpłostę najpierw przejąć. Kolejna armia, cholera jasna! Ilu was tutaj jest? Więcej was matka nie miała? Dobra, Rise Dead i Kula Ognia. Dobre jest to, że jak ci bohaterowie są już tak wymasterowani, no to nie możecie tak sobie po prostu armią tutaj przyjść i ich zmasakrować. Nie. Proszę bardzo, zapraszam. Chodź, gdzie ty jesteś? Aha, tutaj budowałeś. Buduj dalej. Jezus, buduj dalej. Stary. Dzięki temu totemowi się jakoś obronimy. W szczególności, że tutaj powoli robimy armię. Użyteczną armię, dajmy. Biegnąć na południe, dobra. Ty, zrobiłeś tutaj, co miałeś zrobić? Zupgrade'uj to, bo na scouting poście nie damy rady wydobywać miłości i szczęścia. Nie damy rady wydobywać Black Ashu. Dobra, Black Ash. To musimy zrobić tak. Black Ash kolektor. Tego potrzebujemy. Tutaj jeden. Potrzebujemy chata szamana tutaj, zaraz obok. Chata szamana będzie ten Black Ash po prostu miażdżyć moździerzem, no i będziemy mogli to przerabiać na jednostki. Jeżeli chodzi o jednostki, no to standardowo. Tutaj gdzieś zbudujemy chyba. Tutaj, Darkforge. Bardzo dobrze. Mamy to. To się upgrade'uje. Brakuje nam naszego elementalisty. Nie, elementalista jest. To czego nam brakuje? Dark Mage zginął. Cholera jasna, nie patrzyłem na niego znowu. Dobra, ratujemy sytuację. Go. Nie. Nie gincie, frajerzy, nie gincie. Żyjcie tam. O, wyższy poziom. Ja bym władował sobie w, nie wiem, Battle Priesta? Nie, w Holy Shielda. Chciałbym w Holy Shielda, ale nie mogę. Nie mam ability pointów, cholera, strength, niech będzie. Apli. Ty, elementalisto, bardzo bym prosił cię o co w sumie cię mogę prosić? Nie masz nic ciekawego. Dobra, niech będzie ten Dark Mage w takim razie. Ładujemy to i idziemy. Okej, okay. Armia jakoś istnieje, jakakolwiek istnieje coś tutaj. Dobra, mamy fighterów. Jak tam to wygląda, sytuacja? Rekrutowałem jakąś armię? Rekrutowałem. Maruderów i fighterów. Drogie są te jednostki, naprawdę bardzo drogie. Dodatkowo jeszcze mam za mało bricków, bo tutaj, no oczywiście, brakuje mi stonecutterów. Cholera jasna, brakuje mi wszystkiego na dobrą sprawę. Przynajmniej Black Ash wydobywam, przynajmniej tyle dobrego w tym wszystkim. No dobra, tutaj nie będę na razie szedł, tam jest demon, którego nie zmasakruje i tak. Zmasakrowaliśmy im outposta, to nawet miłe. Przyjmijmy go szybko, nie będzie transferował szybko jednostek, przynajmniej. Ty. Idź tutaj i zobacz, co ten koleś sprzedaje. Może sprzedaje jakieś fajne rzeczy, a nas może już stać na jakieś fajne rzeczy. Teraz tak, farma się zgadza, żarcie się zgadza. Ty tam sprzedajesz co? Ile mamy hajsu? Mamy 2000, możemy kupić to, amulet supremacji, bierzemy to. Amulet supremacji brzmi jak dobry plan, bierzemy to. Ten amulet założy nasz paladyn. To jest nasza główna siła ognia. Bierzemy to. O, idealnie. Zakładaj to. Ty, elementalista, wracaj tam. Wy tam nie jedźcie dalej. Nie. Wy się tutaj lećcie pod totemem. A wy tam gromadźcie już mi te Black Ashe. O, tak. Wszystko działa. Shaman Hut. Idealnie. Shaman Hut, Pizza Hut. Co tutaj możemy zrobić? Mamy tutaj gdzieś może jakieś cegły, które możemy wydobywać. Nie macie tutaj może stonecutterów do wydobywania? Halo. Tier drugi. To będzie tier pierwszy. Stonecutter. Jest tutaj ktokolwiek? Lipa, nie mamy tu stonecutterów. A tu nie mamy ziomków w ogóle. Czemu tutaj tego nie wydobywacie? Zapomniałem was tutaj rozdysponować, no tak to jest. Nubek, totalny nubek. Dobra, zrobić połączenie z tą główną bazą, jeśli możecie, i zrekrutować bohatera. Black Mage się przyda. Jeżeli będziemy mieli jednostki z Black Asha, to już jest GG. O, jadą surowce, bardzo dobrze. Budujcie tę chatę szamana. Im szybciej ją zbudujemy, tym lepiej. Jak tam Dark Forge, buduje się. Dobrze. Co jeszcze mogę zrobić? Coś, co nie kosztuje nas cegieł. Wszystko kosztuje nas cegły. Poza tą. Ork Mercenary nie kosztuje nas cegieł. Kosztuje nas fooda, iron barsy i planksy. A tego mam dużo. No to budujemy Ork Mercenarów. A dalej. Dalej. Niech będzie. Stać nas. Wyzywacie! Nie bić się tam z nimi jak idioci. Nie chcemy się z nimi na razie bić. Na razie my chcemy tutaj Black Ash wydobywać. Jak będziemy mieli Black Ash, będziemy mieli super imba jednostki. Otóż to. Halo? Dobrze. Black Mage'u, coś może zrobić ciekawego? Przyzwij umarłych, bo tutaj widzę, że znowu na nas pędzi. Dobra. Mamy to? Cofnij się. Nie. Nie walczyć. Muszę im wyznaczyć, żeby stop robili. Stop, nie atakować. Hold position. Utrzymać pozycję, nie dać się manewrować tak. Okej, nasi umarli powstali z grobów. Walnij tam im kulę ognia w sam środek tej armii. Dobrze! Cudownie to wali. Ach, ten Black Ash. Mamy też chatę szamana? No nie mamy. Brakuje nam tutaj ciągle czegoś. Czego nam tutaj brakuje? Weź się tam dojedźcie.
Ajaj, brakuje nam cegieł. Co jest najgorsze? Nam brakuje cegieł po prostu. Musimy więcej cegieł wydobywać. Mniej żarcia, więcej cegieł. Nie ma tutaj gdzieś cegieł, które moglibyśmy wydobywać? Cokolwiek? No nie ma. No nie ma. No cholera jasna, nie ma. Po prostu no nie ma. No cóż, bywa i tak. Ale im szybciej zbudujemy tę chatę Szumana, tym lepiej. Jak tam Darkforge? Aha, tutaj też brakuje tam cegieł. No oczywiście, jakżeby inaczej. Wszędzie brakuje cegieł. Cholera, wysłałbym jakiegoś bohatera na północ. Dobra, idź. Idź na północ. Wy idźcie na południe, tutaj bronić naszych włości. Brzmi jak dobry plan. Dobra, dobra. Easy peasy. Orc i szmalet. Co to za orc i szmalet? Co to jest? Czy to jest lepsze? Blunt. 4, 6, 7, 9. To jest dwuręczny? Nie. No to ja to wyekwipuję sobie, no oczywiście. Brzmi dobrze. Może ktoś jeszcze tutaj coś chce? Nic nie mogę wyekwipować więcej. No dobra. Halo, bohaterze. Black Mage'u będę cię potrzebował. Musimy zająć bazę, która będzie miała jakiekolwiek cegły, bo bez cegieł jesteśmy w dupie. Okej, okay, chata szmana działa. Tworzymy już jakieś tam rzeczy, to dobrze. Drewno. No mógłbym sobie zwiększyć produkcję, czyli ścinanie drewna w sumie. 45 planków, biorę. Biorę to. Biorę to, przyda się. Moim zdaniem przyda się. Te upgrade'y są dobre, kiedy już mamy, jest taka końcowa faza rozgrywki, z tego zauważyłem. Ja na początku myślałem, że te upgrade'y są zbyt drogie, ale one są przeznaczone do końcowej fazy rozgrywki. Kiedy chcemy zaoszczędzić henchmenów, no to wtedy właśnie inwestujemy w tych ziomeczków, no i znaczy w te upgrade'y, no i dzięki temu możemy jakoś tam sobie na przykład więcej tych henchmenów wysłać do baraków, no bo nie musimy mieć na przykład dwóch chat drwala, ale mamy jedną chatę drwala. Rise dead. Dobra. Przywołaj umarłych, wytankujesz to... O cholera jasna, ulecz się. Ulecz się trochę, stary. W ogóle uciekaj od nich, bo tak giniesz jak fryer. Co tam się dzieje? Żyjemy. Dobra, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Jak tam Dark Forge, czarna kuźnia, mroczna kuźnia? Buduje się. Buduje się! Czy tutaj jest jakiś kamień? Mam dziwne wrażenie, że nie. Chyba tutaj nie ma kamienia, co? Ty, weź to zbuduj. Your base is under attack. Cholera, znowu przyjechali. Maruderzy? Nie? Ork Walk Rider. Dobra. No, se możecie. Podchodźcie ile chcecie, ale ja mam tutaj kulę ognia, która was zniszczy. Go. Niszczyć ich. Idealnie. Idealnie. Cudownie. Dobra, jak już będę miał jednostki z Dark Forge'a, to już jest GG dla was. Tylko potrzebuję więcej, kurcze, cholernych cegieł. A nie mam. I to jest problem. Brak cegieł. Cholera. Jak tam, budujesz to? Nie budujesz tego? Buduj to. Potrzebujemy tego scouting posta. Tylko, że tutaj samo drewno jest, jak widzę. Nie ma tutaj kompletnie nic ciekawego. Chociaż może, ewentualnie, może ja nie widzę tego. Po prostu. O nie, jest tutaj. Gdzie? Tu jesteś! Dobra, no to raz, szybko, raz. Dwa nawet. To zupgrade'ować? No, zupgrade'ujcie to. A ty stąd uciekaj. Wracaj na front. Dobra. Jakoś żyjemy, o dziwo. Nawet tutaj niszczymy im bazę. Jak tam nasz Dark Forge? Buduje się? Nie buduje się? Średnio. Jak zawsze. Tutaj już nic się nie dzieje. Dobra, zbóżcie to. Zbóżcie te fishing kabiny i wy idźcie tutaj od razu. Idźcie tutaj. Pomóżcie w szkoleniu dobrych jednostek. Jednostek, które dają zwycięstwo dla odmiany. Aj, co tu się dzieje znowu? Cholera, znowu wy? Idź sobie! Kula ognia! Dobra, front utrzymany. Ta kula ognia to jest zwycięstwo, naprawdę. Elementalista to jest jedna z moich ulubionych postaci. Ta kula ognia to jest takie OP sierwo. To tak niszczy i masakruje. To jest piękne po prostu. Darkforge zaraz się skończy budować. Zaraz zobaczymy najlepsze jednostki orków, jakie w ogóle posiadamy. O, ale mamy tych najemników. Patrzcie, jak pięknie wyglądają swoją drogą. W ogóle ta gra jest bardzo ładna. Jest cudowna. Okej, tutaj skończyło się, co? Dobra, burzymy to w takim razie. Burzymy. I no nie wiem, gdzie was mogę tutaj przenieść. Nie wiem, co mogę zbudować, gdzie mogę was tutaj dać. Może do Dark Forge'a jednych dam. Drugich dam do... Nie wiem, do baraków. Do baraków może? Bo chyba mogę. Tak, mogę. Dobra, czyli dwa stąd katery już wymordowały całą populację cegieł, jaką tutaj mieliśmy. Ale nam tutaj zmasakrowali armię. To mocno nam zmasakrowali tę armię. No dobra. Zaraz Dark Forge się skończy budować. Cudownie. Mam nadzieję, że oni nie będą kosztować cegieł. Bo jak będą kosztować cegły, to będzie GG. GG takie trochę WP nawet. Dobra, idźcie tutaj wydobywać. Dziękuję. To jest placówka wydobywcza cegieł. Nic więcej od nich nie oczekuję. Tylko cegły. Halo, Dark Forge'u, co tam się dzieje? Znowu wy!
Jezus Maria, mam za dużo łuczników, a za mało kogokolwiek, kto będzie tankował obrażenia. Mam nadzieję, że tutaj w Dark Forge będzie jakakolwiek jednostka, która będzie tankowata. Bo jednak, no te jednostki zasięgowe orków nie wydają się zbyt potężne. Dark Forge się skończył budować, dobra! Nie, nie skończył się budować. Budujcie to szybko! Jezus, ile można? Ile można czekać? Weźcie tutaj może więcej tragarzy, więcej budowniczych. Co tu się dzieje? Dalej na mnie bijecie? Cholera jasna, chodźcie tam, zmasakrujmy ich. Zmasakrujmy ich. Mamy Dark Forge'a, dobra, co tam mamy? Ork Firemancer. 4 planksy, 6 populacji. Ork Drumner. No dobra. Ork Wartroll. Chcę Wartrolla, chcę to i chcę to. Chcę wszystko zobaczyć. Chcę wszystko zobaczyć. To, dobrze. Mamy dużo żywności. Można byłoby zainwestować w jakieś jednostki tankujące. Dla odmiany. Może maruderów kilku na zmasakrowanie ich piechoty i kilku Ork Fighterów. Dobrze. Idźcie, idźcie. Idźcie, idźcie. A tutaj się już powbijam w nich. Niszczyć im tę bazę, te wieżyczki obronne, bo mnie denerwują strasznie. Niszczyć to. Holy Paladin, rozwijam na wyższy poziom. Strength, niech będzie. Im więcej siły, tym lepiej. Ty, przyjacielu, kolego. Więcej może willpower. I więcej kuli ognia. O tak. Silna, potężna kula ognia, niezależna kula ognia. To jest to. Dark Mage'u, ty tak samo w sumie. Tak samo tutaj. Halo, Dark Mage'u, rozwiń się jakoś. To już masz rozwinięte. Warlockiem będziesz na wyższym poziomie w takim razie. I Willpower Apply, dobra. Brakuje nam miksturek leczniczych, tak patrzę teraz na to. Trochę syf, nie mamy miksturek leczniczych w ogóle. Walczcie. Swoją drogą, co te jednostki sobą reprezentują? To jest Each strikes of his mighty troll hit multiple enemies, dobra. Daje speeda okolicznym jednostkom, a trzeci sprawia, że ziemia płonie. Ej, on wygląda jak Gul'dan, naprawdę, koleś wygląda jak Gul'dan. Słodki jest, naprawdę. Więcej tego wszystkiego i transportujemy ich na drugą stronę. Dobra, niszczymy bazę, która była problematyczna od samego początku. Okej, niszczyć to, masakrować, anihilować, dziękuję bardzo. Dark Forge'u, co tutaj się dzieje? Mamy kogoś? Ork Drumner, jak ty wyglądasz? Walisz w bębny. Ej, taki Ork Drumner był też w sumie w jedynce, z tego co pamiętam. Dobra. Będzie dobrze. Rozwalić tego outposta. Nie mamy już w ogóle miksturek. Cholercia. To niedobrze. Przydałby się White Mage. Albo wycofamy po prostu dwóch bohaterów pod ten totem. On leczy, pamiętajmy. On leczy. To jest dobry totem. Czy to nie jest troll? To jest troll! To jest Ork War Troll! Proszę bardzo! To jest piękne! To jest miłość! To jest radość! To jest szczęście przede wszystkim! Cudowna sprawa! Jak ten troll pięknie wygląda! O tak! Dobrze! Jak prawie we Władcy Pierścieni w sumie. Widać, że się wzorowali trochę na Władcy Pierścieni. Chyba się uda to wygrać. Więcej jednostek. Dobra. Przetransportowani? Dobrze. Blood and Honor. Halo? Orku Firemancerze, czy wyglądasz jak Gul'dan? Pewnie, że wyglądasz jak Gul'dan. 100% Gul'dan. Więcej Warcriderów w sumie. Więcej wszystkiego. Mamy tu już tak ogromną armię, że to już jest zwycięstwo. To już jest GGWP. Idziemy po zwycięstwo, idziemy zniszczyć jego bazę. Ile można to przedłużać? Dobra! Halo, ty masz swoją główną bazę gdzieś tutaj, prawda? Te ruiny przypominają mi troszeczkę ruiny fortecy Shaikan z drugiej części gry. Jeżeli ktoś grał w drugą część gry, to wie dokładnie o co mi chodzi. To jest ich główna baza, prawda? Dzień dobry! Czyli co? Przesunęliśmy linię fronty troszeczkę, co? Nie spodziewałeś się tego, przyjacielu. A to ja! Dobra, to jest twoja główna baza. Już nie masz armii, więc w sumie to... To jest tylko i wyłącznie... jak to się nazywa? Boże, formalność właśnie, to jest formalność. Więcej tych frajerów, mamy force limit mamy, cholera. Force limicik, idźcie tam. Niszczyć to. Pięknie, cudownie. Gdzie jest ten Firemancer swoją drogą? Gdzie ty jesteś? Firemancerze. Tu jesteś, bo chciałem zobaczyć jak on uderza tymi zaklęciami w sumie. Czekajcie, nie niszcie tego jeszcze. Ja chcę zobaczyć, jak ten Firemancer wali tymi zaklęciami. Chcę zobaczyć, co on takiego potrafi. Dobra, wycofajcie się lekko. No. Do tyłu. Halo, gdzie jest ten Firemancer? Firemancer, to ty. Ty, co ty robisz? Gdzie ty jesteś? Tu jesteś, no dobra. No to walcz w coś. Jak to wygląda? Aha! On wali małymi kulami ognia. Na bogów, jakie to imba. Jak bardzo imba to może... A, ja tutaj mam trochę jednostek swoją drogą. Jeszcze więcej. No to proszę bardzo, go! Cisnąć tam, zniszczyć mu tę stolicę. Zabezpieczyć nasze zwycięstwo wspaniałe. Cudowne zwycięstwo. I... GGWP. Dobra, mamy to.
Długi materiał, no ale zobaczyliście dokładnie, jak wygląda rasa orków, a no wygląda jak wygląda. Ma swoje bonusy, ma też minusy. Wydaje mi się, że sporym minusem tej rasy orków jest drogie jednostki. Te jednostki są naprawdę drogie, są droższe od tych jednostek, które pamiętam u ludzi. Ponadto te trolle, one są dobre. One są dobre, ale z tego co wiem, one bardzo powoli atakują i wydaje mi się, że one są słabe przeciwko jednostkom, które biją zasięgową. No i właśnie, jednostki zasięgowe, ci nasi orkowie mercenarii, oni są tani, ale są słabi też, więc wydaje mi się, że jakieś różnice pomiędzy rasami już tutaj można zaobserwować, między rasą orków a ludzi. Widzę też różnice w zadawanych obrażeniach, w ilości zadanych obrażeń, tak więc czekamy jeszcze na kolejną rasę, ponieważ będą trzy rasy, będzie jeszcze rasa elfów i zobaczymy, czym tak naprawdę elfki tutaj zasłyną u nas. Wydaje mi się, że elfki pewnie będą nakierowane, no logicznie rzecz ujmując, na łuczniczki, ale może będzie inaczej. Zobaczymy. Jak dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego długiego materiału. No i mam nadzieję, że się tam nie zasnęliście i że materiał Wam się podobał. To był Spellforce 3, a konkretnie beta wersja tejże gry, a ja byłem Pul Niedźwiedź. No i pamiętajcie o skomentowaniu i ocenieniu tego odcinka i do usłyszenia, mam nadzieję, już niebawem. Bajo!